Cześć i czuwaj. Dzisiaj z nami Maciej Grunt, zastępca komendanta do spraw organizacyjnych. Cześć Maćku. Cześć Ola. Czy mógłbyś powiedzieć krótko o tym, co robisz tutaj na Watrze? Zostałem poproszony przez Wojtka Pietrzyka o zajęcie się sprawami organizacyjnymi tegorocznej edycji Watry i pełnię też funkcję wynikającą z tego, czyli szefa służby pomocniczej, także koordynuję działania wszystkich członków służby pomocniczej, wysyłam ich w różne ciekawe miejsca, tak aby ten zlot odbywał się sprawnie, przede wszystkim bezpiecznie i przyjemnie dla uczestników. Jak już o tym mówisz, to powiedz nam, jak się współpracuje z służbą pomocniczą w tym roku? No, w tym roku naprawdę mamy wielkie szczęście do fantastycznej służby pomocniczej. No, nie jest tajemnicą, że nie przyjechało nas tylu, ile miało przyjechać, ale ta ekipa, która przyjechała, naprawdę dowozi wszystko na czas, na miejsce, na pewno. Jestem z nich bardzo dumny i mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie słowo w kwestii wspólnych projektów i wspólnej pracy. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję popracować z nimi, bo to jest naprawdę fantastyczna młodzież i dorośli. Czy mógłbyś nam powiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień? No, na co dzień kieruję projektami informatycznymi w takiej spółce technologicznej, także myślę, że trochę mi to pomaga w kierowaniu pracami tutaj, ale z drugiej strony myślę, że jeszcze bardziej kompetencje harcerskie, które gdzieś tam nabyłem przez te kilka lat chodzenia na harcerstwo, pomagają mi na co dzień w pracy. To właśnie było moje kolejne pytanie, czy to, co robisz w życiu prywatnym, łączy się z tym, co robisz na Watrze? No, myślę, że tak, wiesz, każdy ma jakąś swoją pracę, gdzieś idzie może od 8 do 16, w moim przypadku trochę dłużej, gdzieś wykorzystuje te swoje kompetencje. Nigdy nie ma takiego podziału na, nie wiem, jakieś kompetencje takie stricte harcerskie i w ogóle życiowe, no bo to się absolutnie przenika i myślę, że harcerstwo bardzo, bardzo dużo i bardzo mocno pomaga, głównie w pracy z ludźmi, w takiej pracy na szwach, gdzie nie tylko twarda wiedza, ale też jakieś umiejętności interpersonalne i zarządzania grupą, rozwiązywania jakichś problemów grupowych, ale też sytuacji kryzysowych przydają się. To już mam ostatnie pytanie dla Ciebie i słyszałam, że angażujesz się w organizację Eurojamu w następnym roku w Gdańsku i czy mógłbyś opowiedzieć o tym coś więcej? Jestem członkiem Jamboree Planning Team i będę odpowiadał za sprawną komunikację sektora programu, tak żeby te informacje programowe pomiędzy służbą programową a uczestnikami krążyły w niezakłócony sposób. Wiemy, że tam ta sytuacja jest naprawdę czasem dynamiczna, więc chcemy, żeby wszyscy uczestnicy zawsze mieli pełną świadomość sytuacyjną, gdzie są, gdzie powinni być, na jakie mają iść zajęcia. I też jestem odpowiedzialny za przygotowanie takiego połączonego Centrum Operacyjnego Wsparcia Programu, czyli takiego centrum dowodzenia programem i jakimiś tam sytuacjami na naszym zlocie, na który gorąco oczywiście zapraszam. To będzie chyba największe wydarzenie edukacyjne w Europie w przyszłym roku. Okej, to ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia.